Na tę chwilę uczniowie z Kruszyna czekali od lat. W końcu mają swoją wymarzoną salę gimnastyczną. Marta Jastrzębska, dzień dobry. Zapraszam Państwa na główne wydanie zbliżeń. Będzie mogło się grać w różne rzeczy, bawić się. Będziemy grać sobie w piłkę tutaj. Dzieci naprawdę sportem się interesują. WF-iści prowadzą dodatkowe zajęcia, SKS-y tak zwane, także naprawdę sala w pełni wykorzystana będzie. Ten temat już za chwilę, ale w naszym serwisie dziś także inne ważne wiadomości. Susza na polach. Nigdy w życiu nie widziałam takiej tragedii na polu, jak na dzień dzisiejszy. Komisje szacują straty. Na pewno rolników nie pozostawimy bez pomocy. Parafianie kontra proboszcz. Będziemy mocno domagać się tego, żeby teren starego kościoła i cmentarza wrócił do parafii. Spór o sprzedaż majątku kościoła przed sądem. Była taka potrzeba, w związku z tym został sprzedany. Działają na rzecz innych. Najpierw pomagamy sobie sami, potem pomaga nam sąsiad, a potem dopiero instytucja. We Włocławku Forum Organizacji Pozarządowych. Jest też możliwość, żeby porozmawiać o wspólnych na przykład projektach. Susza pustoszy regionalne pola. Rolnicy szacują straty w uprawach na 30-40%. O trudnej sytuacji gospodarze dyskutowali we Wtelnie. Apelują o podjęcie działań, ale też o pomoc finansową i zwolnienia z opłat. Wojewoda kujawsko-pomorski uspokaja, że w regionie pracują już komisje, które będą szacowały straty, a w piątek w tej sprawie spotka się zespół do spraw rolnictwa. Tak wygląda po suszy rzepak z tego roku. Łuszczyna powinna być już 3 razy większa, a ziarno rzepaku wykształcone. Susza w uprawach dotyczy nawet 40% powierzchni rolnej w regionie. Na złą sytuację złożyły się zeszłoroczne nawałnice, zimowe wymarznięcia oraz wysokie temperatury i niskie opady w ostatnich miesiącach. Od 40 lat nie pamiętam takich nierównomiernych schodów, takich wegetacji, która po prostu nie idzie tak jak zawsze, że w tym okresie już powinno jak żyto to do omłotów, końcowa wegetacja, to widać na tych polach, jakby to tak gdzieś był, przekładając na miesiąc, że to by był kwiecień, a przecież mamy już czerwiec. Susza dotyczy całego kraju. Raport o niedoborach wody przygotował Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa. Susza rolnicza dotyczy nie tylko upraw zbóż jarych i ozimych, ale również truskawek, drzew i krzewów owocowych. Rolnicy z regionu bydgoskiego apelują o natychmiastową pomoc i wsparcie. Bezwrotna pomoc poza systemem de minimis ze strony państwa dla rolników w wysokości 1 000 zł na 1 hektar. Jak najszybszą wypłatę płatności obszarowych. Ale też zwolnienie gospodarstw z czynszów dzierżawnych, umorzenie 3. i 4. raty podatku rolnego oraz składek KRUS za 2018 rok. Bo susza to mniejsze zbiory, a zatem straty dla rolników. Przedstawiciele organizacji rolniczych z powiatu bydgoskiego krytycznie oceniają działania wojewody oraz lokalnych samorządów. Jak mówią, zaniechania w tym momencie są nie do przyjęcia. Wojewoda tak późno występuje do gmin z wnioskami, żeby gminy zaczęły cokolwiek robić na polach rolników, a tym bardziej mnie zaskoczyło to, że Ministerstwo Rolnictwa oczekuje od wojewody i czeka na dokument, który wykaże w naszym województwie suszę. Urząd Wojewódzki odpowiada, że od kilku lat występują klęski w uprawach rolnych, dlatego też co roku wojewoda zabiega o wsparcie rządu. W 2016 roku rolnicy z regionu otrzymali pomoc finansową w wysokości 50 milionów złotych, a po zeszłorocznej sierpniowej nawałnicy było to blisko 90 milionów złotych. Mikołaj Bogdanowicz skierował do samorządów prośbę, by w trybie pilnym przesłali informacje o sytuacji w poszczególnych gminach oraz o składanie wniosków o powoływanie komisji. Straty szacowane są już w Strzelnie i Nowem. My na pewno rolników nie pozostawimy bez pomocy. Wiemy, że jest to trudny moment, gdzie po raz czwarty, gdzie te ceny nie zawsze są takie, jakby sobie rolnicy życzyli, gdzie mamy problem ASF-u. Dodatkowo dochodzą te klęski, które powodują, że rzeczywiście no, ta opłacalność, ten trud pracy no, nie jest wynagradzany i jest to dużo poniżej kosztów. Susza i jej skutki na rolnictwo będzie tematem piątkowego spotkania wojewody z zespołem do spraw rolnictwa i wsi. Do następnego tygodnia samorządy mają czas na przygotowanie informacji, jak wygląda sytuacja w poszczególnych gminach. Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel zapowiedział w Poznaniu, że po oszacowaniu strat rząd podejmie decyzję w sprawie pomocy rolnikom. Wtelno, Katarzyna Ormanowska.
Mieszkańcy Dziewierzewa pozywają proboszcza. Parafianie uważają, że ksiądz naruszył ich dobra osobiste, sprzedając kościelne grunty z plebanią, ruinami świątyni i dawnym cmentarzem. W tej sprawie rozpoczął się dziś proces w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy. Pełnomocnik proboszcza uważa, że zarzut wiernych jest bezzasadny, a ksiądz nie musiał z nimi konsultować zamiaru sprzedaży kościelnego majątku. Było wielkie oburzenie wśród parafian. I dlatego taka nasza determinacja, ponieważ majątek został przekazany przez dziedziców w 1686 roku. Mamy te dokumenty, które pochodzą z archiwum w Gnieźnie, więc w związku z tym mamy podstawy do tego, żeby uważać przede wszystkim, że beneficjum jest to na wieczność i ma służyć parafii na wieczność. Będziemy mocno domagać się tego, żeby teren starego kościoła i cmentarza wrócił do parafii. Właściciel może robić ze swoim gruntem co zechce, a ponieważ była taka potrzeba, w związku z tym został sprzedany. W zamian za pieniądze uzyskane z gruntu zostanie postawiona nowa plebania przy kościele, który nie posiada plebanii. I to jest wszystko w tej sprawie. Ta część absolutnie nie była nikomu potrzebna. A spory, które mogłyby ewentualnie wyniknąć w postaci ruin, nawet nie ruin kościoła, bo tam już nie ma ruin, stoi tylko krzyż, można było zamknąć w prosty sposób. Postawić tabliczkę granitową. Działają w różnych dziedzinach, ale łączy ich chęć pomagania innym. O wyzwaniach, pomysłach i doświadczeniach dyskutowali przedstawiciele pozarządówek z regionu. We Włocławku odbyło się 19. Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pomoc finansowa, program stypendialny, wsparcie w leczeniu. Włocławska Fundacja Samotna Mama pomogła już ponad 1500 rodzinom. Nazwa Samotna Mama wskazywałaby na to, że chodzi o mamy, ale coraz więcej ojców dostaje sądowne prawa do opieki nad dzieckiem. To przede wszystkim ciągłe wsparcie, pomoc na dłoni. Ta akurat fundacja powstała, by pomagać samotnym rodzicom, by pomagać w ogóle, organizuje się coraz więcej osób. Najpierw pomagamy sobie sami, potem pomaga nam sąsiad, a potem dopiero instytucja, a więc rozwój wolontariatu, rozwój możliwości w sferze ekonomii społecznej, pozyskiwanie nowych miejsc pracy. To jest przyszłość sektora pozarządowego. Organizacja, czy to w formie stowarzyszenia, czy jako fundacja, ma możliwość pozyskania na swoje działania środków zewnętrznych. Coraz chętniej i coraz bardziej świadomie pozarządówki sięgają po pieniądze, które mogą wykorzystać na pomoc innym. Widać, że organizacje starają się pracować. Można powiedzieć, że mamy prężne organizacje i wcale to nie muszą być duże, takie bardzo znane. Te małe też się bardzo biorą do pracy. Organizacje pozarządowe pełnią jeszcze jedną niezwykle ważną rolę. To właśnie one są łącznikiem społeczeństwa z administracją, czy to rządową, ale też z samorządem. Forum celowo każdego roku odbywa się w innym mieście. Wszystko po to, by także te lokalne działania o mniejszym zasięgu zostały zauważone. Więc jest też możliwość, żeby porozmawiać o wspólnych na przykład projektach, które są możliwe do realizacji, ale też o tym, co nas boli. Uczestnicy tegorocznego forum dyskutowali między innymi o tym, jak najlepiej przygotować projekty, na które można otrzymać dofinansowanie. Wśród tematów pojawiło się także tzw. RODO, czyli nowe unijne rozporządzenie odnośnie ochrony danych osobowych. 21 czerwca w Bydgoszczy i 22 w Toruniu odbędzie się w tej sprawie spotkanie. Na pytanie organizacji pozarządowych będzie odpowiadać przedstawiciel Urzędu Ochrony Danych Osobowych. To jest główne wydanie zbliżeń, a co jeszcze przed nami? Mniejszy ruch w mieście, więcej robót na drogach. Dawne tradycje, współczesny wygląd, teatr kameralny w budowie. A teraz w zbliżeniach o drogowych inwestycjach i związanych z nimi utrudnieniami. Wakacje to czas, kiedy ruch samochodowy się na ulicach zmniejsza, dlatego tradycyjnie bydgoscy drogowcy zabierają się do intensywnej pracy. Dziś zamknięty zostanie most na ulicy Mińskiej. Z utrudnieniami kierowcy muszą się również liczyć przy ulicy Grunwaldzkiej. Sprawdziliśmy, gdzie jeszcze trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość. To, czego kierowcy nie lubią najbardziej. Zamknięte drogi, objazdy, zwężenia. Na bydgoskich ulicach rozpoczyna się wiele prac, a wraz z nimi utrudnienia w ruchu. No niestety trzeba troszeczkę cierpieć, ale to życie. Czekamy, aż się to skończy, to będziemy sobie driftować na głównych rondach. Tak? Znam tak drogi, że omijam praktycznie każdy remont.
Prace trwają już w okolicach Starego Rynku, a także na Osiedlu Leśnym oraz na Glinkach. Od dziś do końca roku wyłączony z ruchu będzie most na ulicy Mińskiej. Powstaną nowe chodniki, cała konstrukcja stalowa zostanie oczyszczona z rdzy. Zostanie też wybudowana całkowicie nowa, tak zwany nowy pomost, czyli ten przejazd, który został uszkodzony, zostanie całkowicie wymieniony. Samochody tędy nie przejadą, ale ruch pieszych i rowerzystów będzie się odbywał bez utrudnień. Prace mają być prowadzone zarówno z lądu, jak i z wody przy użyciu specjalnych platform. W kolejnych dniach rozpocznie się również rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej. Drogowcy mają się pojawić także na ulicy Kujawskiej. Inwestycje hamują kierowców, ale miejski pęd zwalniają także progi. Oczywiście, że potrzebne. No bo dzieci wyskoczy dziecko i nie zdąży kierowca zahamować. Na osiedlach coraz częściej pojawiają się przeszkody zmuszające kierowców do zdjęcia nogi z gazu. To efekt starań samych mieszkańców. Widać zdecydowaną tendencję, aby to bezpieczeństwo pozostałych użytkowników dróg się zwiększało. Stąd często mieszkańcy, czy Rady Osiedla, czy w budżecie obywatelskim pojawiają się propozycje, aby na naszych drogach pojawiały się progi zwalniające. No tam, gdzie to jest uzasadnione, gdzie to nie wpływa na komunikację publiczną, chociażby jest to zasadne, to staramy się to realizować. Kierowcy zwalniają, drogowcy przyspieszają. Wakacje będą mijały pod znakiem inwestycji. Zarząd dróg chce wykorzystać ten czas, bo latem ruch na bydgoskich ulicach maleje o 30%. Nowe targowiska powstaną w regionie dzięki unijnym pieniądzom. Dofinansowane zostaną również inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. W Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu uroczyście podpisano umowy na realizację tego typu projektów w gminach Papowo-Biskupie, Pruszcz, Janowiec Wielkopolski oraz Izbica Kujawska. Wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 1 600 000 zł umożliwi budowę dwóch nowych targowisk w Papowie Biskupim i Mroczy oraz pozwoli na przebudowę istniejącego targowiska w Grudziądzu. Dodatkowe fundusze pozwolą także na przebudowę przepompowni w stacji uzdatniania wody w Topolnie oraz rozbudowę sieci wodno-ściekowej w Serocku w powiecie świeckim. Samorząd województwa przekazał dziś także umowy na wsparcie sportu w regionie. Odebrali je przedstawiciele 20 klubów i stowarzyszeń sportowych, które w 2017 roku zdobyły najwięcej punktów w krajowym systemie sportu młodzieżowego. Łącznie pomoc w wysokości ponad 1,5 miliona złotych otrzymają 84 kluby z całego regionu. Pieniądze będą mogli przeznaczyć na organizację różnego rodzaju szkoleń oraz na wyjazdy i obozy treningowe. Ekipa budowlana burzy stary teatr przy ulicy Grodzkiej w Bydgoszczy. W jego miejscu powstanie nowy budynek z widownią na ponad 200 osób. Koszt prac to ponad 26 milionów złotych. Na tę inwestycję bydgoszczanie czekali 30 lat, ponieważ teatr w tym budynku przestał funkcjonować w 1988 roku i miejmy nadzieję, że w przyszłym roku odbędzie się tutaj pierwsze przedstawienie. A moim gościem jest Grzegorz Lora, kierownik generalnego wykonawcy. Proszę powiedzieć, jak wyglądają te prace i jak ten budynek będzie wyglądał za rok? Prace rozpoczęły się tutaj w maju tego roku. Zakończenie prac jest planowane koniec grudnia przyszłego roku, 2019. Zakres prac realizujący przez naszą firmę to jest rozbudowa z przebudową całego centrum tutaj teatru kameralnego. Trzeba zwrócić uwagę na część budynków i elementów zabytkowych pod ścisłym nadzorem konserwatora, które tutaj odbywają się prace. To one też zostaną zachowane? Te zostają zachowane. Teraz jesteśmy na etapie wyburzeń starego teatru. Będziemy go rozbudowywać, przebudowywać, żeby na koniec przyszłego roku można było użytkować obiekt. Rozumiem, zazwyczaj jest tak, że jeśli jest to obiekt zabytkowy, to bardzo często budowlańcy w trakcie robót natrafiają na jakieś niespodzianki. Czy również takich niespodzianek Państwo się spodziewacie, albo może już coś odkryliście? No na chwilę obecną niczego nie odkryliśmy. Mamy tutaj nadzór archeologiczny. Nadzór archeologiczny zacznie pracować w momencie, kiedy będziemy schodzić budynkiem wyburzeniowym poniżej poziomu posadowienia tego obiektu. No i jesteśmy też ciekawi, czy cokolwiek odkryjemy tutaj, czy nie. Czyli można powiedzieć, że tutaj część zabytkowa będzie pewnie się jakoś przenikała z nowoczesnością. Tak.
Tutaj, że tak powiem, za moimi plecami jest wizualizacja, jak ten teatr będzie wyglądał. Także to będzie powiązanie części nowoczesnej obiektu z częścią zabytkową. Scena z widownią i 200 miejsc siedzących, tak? Tak, tu będzie przewidziana scena z widownią, tak jak pani powiedziała. Około 200 osób, dodatkowo będą część przeznaczona na usługi, czyli zaplecze całe pod działanie nowego teatru. Dziękuję bardzo. Koszt tej inwestycji to 26 milionów złotych, ale jest też wsparcie unijne w wysokości 17,5 miliona złotych. Czekamy na koniec tych prac. Miejmy nadzieję, że przyszły rok to już będzie repertuar. Koncerty, spektakle, wystawy. Lato w mieście może być interesujące. Bydgoskie placówki kulturalne przygotowały bogatą ofertę dla mieszkańców. Oprócz imprez, które na stałe wpisały się już w wakacyjny repertuar wydarzeń, będą też niespodzianki. Lato w mieście też może być atrakcyjne. Bydgoszczanie mają swoje pomysły. Wakacje można też fajnie spędzić w mieście i pojechać rowerami do Myślęcinka. Tam jest zoo i tam się właśnie też można dobrze bawić. Dużo spacerujemy rowerkiem, dużo dróżek rowerowych, właśnie też jeżdżę na rowerze. I jeździmy bardzo często do Myślęcinku, tam różne takie atrakcyjne rzeczy się dzieją. A w Bydgoszczy da się jakoś przyjemnie spędzić czas? Da się, tak. Znaczy, a jak? Na Wyspie Młyńskiej są różne rozrywki. Będzie też dużo muzyki. Lato w Bydgoszczy ma być koncertowe. Start już 1 lipca. 9 koncertów, wszystkie niedziele lipca i sierpnia. Zaczynamy, myślę, fajnym koncertem zespołu Raz, Dwa, Trzy. A już w najbliższy weekend w Parku Myślęcińskim na Różopolu otwieracz na początek lata i koncert z gwiazdami. W tym roku gwiazdami są zespół Jam i Ewelina Lisowska. Dla najmłodszych będą też wakacyjne środy w zoo. To są takie spotkania w ogrodzie zoologicznym, które cieszą się ogromną popularnością. Dlatego też coraz więcej i więcej tych spotkań organizujemy, żeby rodzice mogli przychodzić z dziećmi i pokazywać im ten piękny świat zwierząt. Już 22 czerwca Sterna Bydgoszcz łączy świat żeglarzy, artystów i podróżników. Co roku przyciąga tysiące wodniaków i turystów. Będzie m.in. parada jednostek pływających, regaty, szanty i mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Na tak zwanej plaży na Wyspie Młyńskiej zorganizujemy wyspę piracką dla dzieci. Tam też będzie okrętowy cieśla, będą warsztaty żeglarskie dla dzieci. W letnie poniedziałki Miejskie Centrum Kultury zaprasza na spotkania teatralne, a na muzyczne spotkania do Ostromecka. W Ostromecku co tydzień artyści związani z bydgoską operą Nowa, czyli koncerty zatytułowane Muzyczne Tarasy, spotykamy się co niedzielę o godzinie 16. Ofertę wakacyjną ma też Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy. Już niebawem wielkie otwarcie wystawy Sztuka Współczesna z kolekcji Wojciecha Fibaka. Będzie można spotkać się ze sportowcem, który opowie o swojej pasji kolekcjonerskiej. Te wszystkie dzieła, które pojawią się u nas na wystawie w Galerii Sztuki Nowoczesnej, będzie można oglądać prawie przez całe wakacje. Każdy, kto postanowi spędzić lato w mieście, znajdzie więc coś dla siebie. Bydgoszcz, Krystyna Romaszewska. Rzeczywiście zapowiada się bardzo ciekawie. Zmieniamy temat. Na tę chwilę uczniowie z podwłocławskiego Kruszyna czekali wiele lat. W końcu jest oficjalnie otwarta nowa sala gimnastyczna. Posłuży nie tylko najmłodszym mieszkańcom, ale również dorosłym. Ten dzień ucieszył w Kruszynie każdego, nie tylko uczniów tutejszej podstawówki, ale ich akurat szczególnie. Będzie mogło się grać w różne rzeczy, bawić się. Będziemy grać. Będziemy grać sobie w piłkę tutaj. W każdy jej rodzaj, koszykówkę, siatkówkę, ale na czasie zdecydowanie jest piłka nożna. I dobrze, bo ta młodzież nie tylko kibicuje, również gra w szkolnych sekcjach sportowych. Dzieci naprawdę sportem się interesują. W WF-iści prowadzą dodatkowe zajęcia, SKS-y tak zwane. Także naprawdę sala jest w pełni wykorzystana będzie. Szkoła potrzebowała nowego obiektu. Gminie udało się uzyskać dofinansowanie na jego budowę. Na ten cel Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło ponad 700 tysięcy złotych. Bardzo się cieszymy z tego dofinansowania, bo bez tych pieniędzy trudno by było dokonać i sfinalizować montaż tej budowy. A te pieniądze nam pozwoliły na to, że bezpiecznie podpisaliśmy umowę z wykonawcą. W uroczystym otwarciu sali wziął udział wiceminister sportu i turystyki Jarosław Stawiarski. Rolą Ministerstwa Sportu i Turystyki jest dotowanie dobrych projektów. To jest dobry projekt, który pozwala tej gminie wejść już w standardy europejskie.
Nowy obiekt posłuży nie tylko uczniom szkoły podstawowej, ale ma być dostępny także dla mieszkańców całej gminy. To nie tylko pełnowymiarowe boiska, także widownia i kompletne zaplecze sanitarne. Ta inwestycja pokazuje, jak bardzo ważna jest dla społeczności lokalnej, ale także jak ważna jest dla ministerstwa sprawa tworzenia bardzo dobrych warunków do zdrowego rozwoju i wzrastania dzieci i młodzieży. Całkowity koszt budowy obiektu to 2,5 miliona złotych. Pozostajemy przy informacjach sportowych. Maciej Pieszczeński, dzień dobry. Powiedz, jakie informacje ty przygotowałeś? Dzień dobry. Świetne informacje przekazali nam dziś włodarze Pałacu Bydgoszcz. Klub podpisał list intencyjny z Bankiem Pocztowym dotyczący współpracy o charakterze sponsoringowym. Umowa ma obowiązywać przez najbliższe 2 sezony. Przypomnijmy, że obie strony już w przeszłości współpracowały. Bank Pocztowy był jednym z tytularnych sponsorów klubu na początku XXI wieku. Wówczas bydgoskie siatkarki wywalczyły wicemistrzostwo kraju oraz Puchar Polski. Ponadto klub poinformował, że przedłużył kontrakty z 7 zawodniczkami. W przyszłym sezonie w barwach Pałacu wciąż oglądać będziemy Magdalenę Mazurek, Joannę Kuligowską, Ewelinę Krzywicką, Kingę Różyńską, Monikę Jagłę, Martę Ziółkowską oraz Monikę Fedusio. Na stadionie przy ulicy Glinki trwa 2. mecz finałowy Okręgowego Pucharu Polski pomiędzy Chemikiem, Moderatorem Bydgoszcz i Elaną Toruń. Wynik tego spotkania oraz pozostałe wiadomości sportowe po wieczornym wydaniu zbliżeń już teraz zapraszam. Dziś za oknami było dość pochmurno. Jak będzie w kolejnych dniach, o tym już Dagmara Moranowska. Witam cię. Dzień dobry. Rzeczywiście dzisiejszy dzień przyniósł nam odrobinę chłodu, więcej chmur na niebie, z których przelotnie popadał deszcz, ale tego deszczu wciąż jest za mało, narzekają głównie rolnicy, chociaż w naszych polskich sadach plony są bardzo obfite tego roku, na przykład plony czereśni, które najintensywniej owocują właśnie w czerwcu. Czereśnie oprócz tego, że są bardzo smaczne, są też bardzo zdrowe, zawierają mnóstwo witamin, wapno, żelazo. Ale musimy pamiętać o tym, by czereśnie nie łączyć z wodą. Tak samo nie jedzmy ich na pusty żołądek, więc czereśnie wybierajmy głównie na deser, na przykład w postaci kompotu czy słodkiej konfitury. A jeśli chodzi o prognozę pogody, to jeszcze dziś i jutro odpoczniemy od upałów, ale od piątku znowu zacznie robić się coraz cieplej. Szczegółowa prognoza pogody już za chwilę. Zapraszam. Tyle informacji od Dagmary, a jeszcze na koniec przypomnimy najważniejsze tematy dnia. Susza na polach. Nigdy w życiu nie widziałam takiej tragedii na polu, jak na dzień dzisiejszy. Komisje szacują straty. Na pewno rolników nie pozostawimy bez pomocy. Parafianie kontra proboszcz. Będziemy mocno domagać się tego, żeby teren starego kościoła i cmentarza wrócił do parafii. Spór o sprzedaż majątku kościoła przed sądem. Była taka potrzeba, w związku z tym został sprzedany. Działają na rzecz innych. Najpierw pomagamy sobie sami, potem pomaga nam sąsiad, a potem dopiero instytucja. We Włocławku Forum Organizacji Pozarządowych. Jest też możliwość, żeby porozmawiać o wspólnych na przykład projektach. I teraz to już wszystko. Wieczorne wydanie zbliżeń o 21:00. Zapraszam, do zobaczenia.